Budka Suflera wraca i to w jakim składzie i z jakim albumem. 10 lat samotności, już za chwilę ta piosenka u nas na naszej scenie, ale wcześniej sobie porozmawiamy. A razem z nami Tomasz Zeliszewski, perkusja. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Mieczysław Jurecki, zapisałem sobie Kitka. Bas. No, dzień dobry. I Felicjan Andrzejczak, wokalista. Dzień dobry panie. Tyle lat się znacie. 82 rok. Jolka. Wszystkim wydaje się, że Felicjan Andrzejczak i Budka Suflera to jedno. Okazuje się, że wy do tej pory nie nagraliście żadnej jeszcze płyty razem. Ludziom wydaje się prawidłowo. Pewnie, że tak. No, w 82 roku ubiegłego stulecia nagraliśmy piosenkę o niejakiej Jolancie. I tu trzeba pewne mity obalić. Ta kobieta połączyła nas wtedy, także to przecież zagraliśmy tysiące koncertów i to wszystko jest prawidłowa teza. Ale ona istniała, taka Jolka? O to trzeba zapytać Marka Dudkiewicza, to on napisał ten tekst, który na początku jakże kontrowersyjny jest mityczny. Wspaniałym, ależ oczywiście i z wieloma innymi rzeczami. Ale podobno istnieje jakiś gość, który się chwali, że ta Jolka to jego żona właśnie. Z tym autobusem Arabów oczywiście. Naprawdę? Tak. On na tę korolę zbierał, piękną jak sen? No podobno. Ale tak naprawdę to trzeba spytać Marka Dudkiewicza, który ten tekst wymyślił kiedyś. No i krótko mówiąc, w ubiegłym roku, kiedy graliśmy trasę koncertową w największych obiektach tutaj polskich, usiedliśmy we czwórkę jeszcze z Romkiem Lipko, który wówczas jeszcze żył. I tak mówimy, przecież to jakiś skandal jest, że my nagraliśmy te trzy piosenki w 82 roku, ale płyty jeszcze nie nagraliśmy i postanowiliśmy to zmienić. Bo to się ma Noc komety, tak? Tak, i Czas ołowiu. Ale wspomniany Marek Dudkiewicz napisał też teksty do waszej nowej płyty. Dwa. Ale jest a propos Marka Dudkiewicza i Jolanty słynnej, to przecież Marek Dudkiewicz chyba coś odkrył tajemnicę i coś powiedział na temat tego tekstu. Że to romans był. Że to jest tekst bardzo osobisty. No ale... Myśmy nie poznali, nie widzieli, Jolę. Dlatego my nie możemy rozsiewać plotek. Był zazdrosny i nie przedstawił. Chciała się ujawnić, to nasze kanapy są otwarte zawsze. Ale widzi pan, powszechnie się mówi, że kobiety mężczyzn są w stanie podzielić. A to w tym nieprawda. A to w drugą połączyć stronę. W drugą stronę. Przecież... Jakie to mądre. No. Muzyka na tej płycie to jest, rozumiem, spuścizna Romualda Lipko. To są wszystko 13 piosenek, których kompozytorem jest Romek. I teksty do tego właściwie napisali też nasi starzy kumple. Bogdan Olewicz, Marek Dudkiewicz, Jacek Cygan, Zbyszek Hołdys, Andrzej Kuryło. Tak jest, Andrzej Kuryło. Piękne. Nawet mówiący te słowa się załapał. O nim zawsze zapominamy. Tomek, któryś raz, przepraszam, przecież dwa numery tam, dwa teksty napisane. Nawet więcej. Świetne teksty. Nawet więcej. Tomek, no my zawsze traktujemy cię, ale jesteśmy kumplami dobrymi. No pewnie, że tak. A jesteście? Spotykacie się tak prywatnie na kolację? Jesteśmy kumplami. Tak, Felek przyjeżdża do nas 600 kilometrów i już jest. Nie ma problemu, młodość ma swoje prawa. Natomiast my rzeczywiście mieszkamy w linii prostej, tak ze 300 metrów od siebie, także się dosyć często spotykamy. No tak, ale mówicie, że Felek przyjeżdża 600 kilometrów, natomiast kiedy trzeba było przejechać i był ten telefon, że już jest źle, to pan przyjechał. Tomek zadzwonił do mnie i ja następnego dnia wsiadłem w samochód z małżonką rano i pojechaliśmy do szpitala do Romka. Jaki ja byłem szczęśliwy, że przyjechałem do niego, i dziękuję Tomkowi zawsze za to bardzo. No, zobaczyłem Romka rzeczywiście, chociaż pierwszego dnia, bo ja byłem tam 2 dni, pierwszego dnia to jeszcze było tak z Romusiem, że się uśmiechał. Miał jakieś dowcipy, opowiadał jeszcze i tak dalej. Drugi dzień był troszeczkę gorzej. Ja mówię o swoim spotkaniu, bo przecież oni też przychodzili bardzo często. Drugi dzień był trochę inny, taki bardzo smutny dla mnie. Właściwie to może dla nas wszystkich wtedy, ale ja mówię o sobie, bo ja w 4 oczy z Romkiem sobie porozmawiałem. Wszyscy jakoś wyszli, ja zostałem sam. I tak opowiadaliśmy sobie troszeczkę z życia. I Romek do mnie w pewnym momencie złapał mnie za rękę i mówi do mnie: zaśpiewaj mi Czas ołowiu. Wiadomo, o jaką pieśń chodzi, tak? rzuciło mną bardzo. Ja właśnie nic nie odpowiedziałem, tylko spojrzałem na niego. Łzy w oczach, on miał też łzy w oczach i trzyma mnie dalej za tę rękę. Bo ja sobie nie wyobrażałem, że Romek odejdzie, bo to było nie do wyobrażenia. I że ja będę musiał zaśpiewać Romek L. To było coś niewyobrażalnego. I jeszcze jak na odchodnym mówił mi, nagrajcie tę płytę. I ja mówię, nagramy. Bo wiedziałem, że wszyscy jesteśmy napaleni bardzo i chcemy tę płytę nagrać i zostawić w hołdzie Romkowi. I tak się stało. I całe szczęście, że tak się stało. Powiem również, że dzięki tej naszej rozmowie, ale to już dzięki w garderobie, te pierwsze spotkanie, co takie było, poznamy 13 piosenek Romka Lipko, nowych, najnowszych, które nie wiem, gdyby tej płyty nie było, kiedy one by się ukazały. A tak płyta jest, są nowe. Czy w ogóle by się ukazały, nie wiadomo. W jakiej formie on wam zostawił tę muzykę? To było od tak, gdzieś na kartce, czy trzeba było to gdzieś wyciągnąć? Życie kompozytora wygląda w ten sposób, że nie piszemy, popatrzymy na zegarek 18:10, pisze piosenkę. Więc te rzeczy, one się tworzą każdego dnia, rano, wieczór. Tak. Są notowane, czasami nagrywane, czasami z towarzyszeniem gitary. Romek głównie jest towarzyszeniem keyboarda. Te piosenki potem głównie były na laptopie u Romka. Mietek, który jest bardzo dobry w te klocki, bo wydobył, przesłuchał i wszystkie te utwory jako takie pomysły powołał do życia. Zresztą taką ciekawostkę państwu powiem, w styczniu na początku nowego roku będzie analogowa wersja tej płyty i na samym końcu jest taki bonusik. On się nazywa Romek. Ma 1,5 minuty i to jest ni mniej, ni więcej, tylko ilustracja tego, o czym rozmawiamy. Jest fortepian i Lipo śpiewa po norwesku, to się nazywa, bo nie ma tekstu, nie ma tytułu, nie ma niczego. To jest tabula rasa, prawie że. Są pochód harmoniczny i melodia. I tak wygląda tworzenie piosenki. I potem będzie można zobaczyć, jaka jest rola zespołu w tym wszystkim. Po wysłuchaniu takiego demo pierwotnego, czyli kompozycji Romka, ja jeszcze chciałem dodać, że oczywiście, tak jak Tomek powiedział, to on sobie w laptopie na szczęście schował trochę tych swoich pomysłów na później. Mam nawet folder jeden taki, co zrobiłem, to jakoś musiałem uporządkować, gdzie on jeździ autem i sobie nuci do dyktafonu. I to też są świetne pomysły. Naprawdę tego jest z kilkadziesiąt sztuk jeszcze. My to zrobimy wszystko, zwłaszcza, że to w zeszłym roku, jak się spotkaliśmy już nie wiadomo który raz razem, to jeszcze nie było wiadomo, że Romek jest chory. On też o tym nie wiedział. W momencie, kiedy przyszedł i powiedział, że słuchajcie, jestem chory, na razie nic złego się nie dzieje, ale gdyby stało się to najgorsze, to bardzo bym chciał, żebyście dalej grali, bo muzyka to będzie jedyne, co po mnie pozostanie. No i w ten sposób jakoś tak, jakby może to za duże słowo misja, ale poniekąd obiecaliśmy mu to, w związku z tym nagraliśmy tą jedną płytę i to nie będzie jeszcze nasz koniec, ponieważ jesteśmy młodzi i zdolni. Piękni! Za chwilę po programie zapytam pewnie o to, co widzowie by chcieli wiedzieć, skąd ta piękna koszula. To jest moje... Naprawdę przepiękna. Bardzo ciekawe, co powiem. Wiedziałeś, bo ja przecież często podróżowałem z Romkiem, jak już Budki Suflera nie było, bo graliśmy Romuald Lipko Band, taka kapela była założona przez... Ja często widziałem, że właśnie miał ten dyktafon, siedzi w samochodzie, jak tylko się coś chciałem zagadać, mówię, lepiej nie, bo on już sobie tam wróczy.